Emil Stępień ostro reaguje na zarzuty Dody i Sadowskiej, tanie, medialne zagrywki celebrytów. Wszystko wskazuje na to, że ostatnio u Dody świat nie maluje się tylko w różowych barwach. Jej konflikt z mężem trwa w najlepsze i to nie tylko w życiu prywatnych, ale okazuje się też, że również w pracy. Doda i Sadowska żaliły się na Instagramie, że mąż odsunął je od pracy na planie dziewczyn z Dubaju. Teraz Stępień postanowił zabrać głos. O premierze filmu Dziewczyny z Dubaju mówi się już od dłuższego czasu. Szumnie zapowiadana produkcja niebawem ma trafić do kin. Doda, Sprawdź, wraz z Emilem Stępniem przez 2 lata pracowali na planie produkcji. Po drodze zdążyło się już rozpaść ich małżeństwo, jednakże zapewniali, że nie wpłynie to na ich życia zawodowe. Rabczewska i Sadowska odsunięte od filmu, rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Przynajmniej tak podają Doda i Maria Sadowska, które nagrały wstrząsające instastory, w którym twierdzą, że wkrótce już były mąż nie chce ich wpuścić do studia. Rabczewska wrzuciła do sieci serię nagrań, w których opisała szokujące zachowanie Stępnia. Zwierzyły się, że montażownia została dla nich zamknięta za sprawą Emila, który odsunął Dodę i Sadowską od filmu. Emil Stępień zabrał głos. Inne zdanie na ten temat ma Emil Stępień, który przesłał oświadczenie do portalu Plejada. Wyznał w nim, że Maria Sadowska nie podołała filmowi, a Dorota Rabczewska nie jest tak zdolna. Emil wspomniał również, że film Dziewczyny z Dubaju jest tak naprawdę skończony. W swojej wypowiedzi nie przebierał w słowach. Nieco ostrzej sytuację skomentował w rozmowie z Plotkiem. Tam stwierdził, że Maria Sadowska powinna skupić się na mniej wymagających filmach, a Doda może być wdzięczna, że za sprawą jego produkcji przedłużyła swoje medialne życie. Doda odcina się od filmu. Doda na swoim profilu oznajmiła, że w związku z zaistniałą sytuacją nie bierze odpowiedzialności za materiał filmowy. Na zakończenie podkreśliła, że jeśli nie będą mogły dokończyć swojej pracy i sytuacja nie zostanie wyjaśniona, nie pojawią się na premierze. Doda oburzona. Została odsunięta od pracy nad filmem Dziewczyny z Dubaju. Nurkowie utknęli w zalanej kopalni, trwa akcja ratunkowa, strzelanina podczas koncertu. Sprawca zatrzymany. Więcej newsów o gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym Instagramie https://www.instagram.com/pomponik.pl/przykre/co spotkało Tomasza Raczka. Mówi o tym otwarcie.